Monika Suder, zapraszam Państwa do programu Rozmowa Echo 24, a dziś będzie filmowo, bo moim Państwa gościem jest Piotr Żukowski, dyrektor 15. DSW Happy End Festival Filmów Optymistycznych, tak? Tak cała nazwa brzmi? Tak, dzień dobry, witam. 15. edycja, czyli zaczęło się 15 lat temu. Jak to było? Wszystko zaczęło się od mojego filmu dyplomowego pod tytułem Szczęściarz o jeleniogórskim pucybucie. Ten film zrobiłem w Wańkowiczu w szkole filmowej. No i później z tym filmem zacząłem jeździć po różnych festiwalach filmowych. Całą Polskę zjechałem, wylądowałem m.in. na prowincjonalnych Naliach we Wrześni i zakochałem się w festiwalach filmowych. I tak mi przyszło coś do głowy, trochę pod namową mojego profesora Andrzeja Jurgi, który mówi, no film jest optymistyczny, takich filmów nie ma, może by coś wykombinować i zrobić taki festiwal filmów optymistycznych. No i tak pomyślałem i stwierdziłem, czemu nie, zaryzykuję. No i pierwsza edycja odbyła się 15 lat temu w Jeleniej Górze i od tamtej pory organizujemy festiwal optymistyczny. W Jeleniej Górze, ale jest we Wrocławiu. O ten festiwal tak chodził z miasta do miasta, tak? Jak to wyglądało? No tak, to jest... Młody człowiek wymyśla sobie festiwal, no i go próbuje organizować. Także po pierwszej edycji okazało się szybko, że potrzebne do tego są pieniądze. A te pieniądze nie rosną na drzewach i nie spadają z nieba. A Złota Ryba też nie była w stanie nam tych pieniędzy zorganizować. Dlatego szukałem miejsca, gdzie mógłbym ten festiwal rozwijać. No i po pierwszej edycji wylądowaliśmy we Wrocławiu. Tutaj byliśmy 2 lata. Później znaleźliśmy sponsora, który nas zabrał do Rzeszowa. No i kilka dobrych lat minęło. Znowu jesteśmy we Wrocławiu, bo dużo się zadziało z naszymi sponsorami. No i teraz festiwal nazywa się DSW Happy End, Festiwal Filmów Optymistycznych i odbywa się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ale 15 lat temu ten szczęściarz, dlaczego szczęściarz, dlaczego on był szczęściarzem? Szczęściarz, bo młody człowiek wymyślił sobie, że będzie pucybutem, wymyślił sobie, jaki ma przepis na szczęście i to szczęście mu się spełniło. Może zobaczmy, bo mamy tak jest. Trailer tego filmu. Bardzo prosimy. Czyszczelacze, za 2 zety, czyszczelacze. Wyczyszczę panu buty, zapraszam. 2 złote. Ludzie myślą, że ja trzaskam tutaj niesamowite kokosy, a tak naprawdę codziennie ja tutaj wychodzę tylko dlatego, że to zajęcie lubię. Czasami przychodzą ludzie i się wymądrzają, albo chcieliby sprzedać ich wyobrażenie mnie. Chcieliby, żebym wyglądał tak, jak film się podoba. Na przykład przychodzi facet i mówi, że powinienem mieć czarny skórzany fartuch. A w ogóle najlepiej, jakbym był starym murzynem. Chcę być szczęśliwy. Mam wszystko, co mi jest potrzebne do szczęścia, mam już przy sobie. Mam w tym momencie, wystarczy, że jestem ja i działam. Czyszczelacze, za 2 zety, czyszczelacze. Wszystko ma do szczęścia, czego mu potrzeba, jest szczęśliwy, tak? Tak, on czekał na mnie, aż zrealizuję z nim zdjęcia, po czym spakował się i pojechał w świat. I później, kilka miesięcy później okazało się, że wylądował w Paryżu i tam czyścił buty, czyli jego przepis na szczęście, żeby podróżować z tym swoim zawodem po świecie mu się spełnił. I fragment gazety, który przez przypadek mi wpadł w ręce, który przysłał do Polski, był puentą tego filmu. Także niesamowita historia. I ta niesamowita historia tak z roku na rok się rozwija, bo teraz po raz 15 spotykacie się i zaczyna się... Są nie tylko filmy, prawda? Bo jak się rozpoczyna festiwal? No, staramy się, żeby festiwal był jak najbardziej atrakcyjny. Także staramy się, żeby oprócz projekcji filmowych były również spotkania z twórcami, bo to jest bardzo, bardzo atrakcyjne i dla publiczności, i dla samych twórców, żeby się dowiedzieć, jak film był odebrany. No i też pytania nurtujące od publiczności, czy na pewno ten film jest zrozumiały dla widzów. Ale oprócz filmów i projekcji i spotkań z twórcami będą 2 wystawy. To na początek. Pierwsza wystawa to będzie wystawa malarstwa Elżbiety Murawskiej. Malarstwo wielkoformatowe, obrazy 2-3 metry, abstrakcyjne z różnymi kolorowymi plamami, barwami.
To będzie w DSW? Tak, to jest w DSW na otwarcie naszego festiwalu. Dlatego ta wystawa nam towarzyszy, dlatego że Elżbieta Murawska od samego początku, od 15 lat wspiera nasz festiwal. Ona i jej firma Krotex Farm po prostu wspierają nas i nas nie opuścili w tych ciężkich czasach. A teraz, kiedy mamy potężny budynek DSW i hol, w którym możemy powiesić praktycznie każdą wystawę świata, no to nadarzyła się piękna okazja, żeby powiesić i sprowadzić przede wszystkim te obrazy i je zaprezentować. Jaki jest klucz do oglądania tych obrazów, to zdradzimy na wernisażu. No i będzie też druga wystawa. Pomyślałem, że jak już jest, będą kolorowe obrazy, to może ja wystawię też coś swojego. Chciałam zapytać o to. Czyli będzie anielsko. Tak jest. Można powiedzieć, że już od roku tworzę figury. Duże anioły, które mają po metr wysokości, są bardzo ciężkie. No i chciałem tą wystawę zrobić już wcześniej, ale coś nie wyszło, a pomyślałem, to jest ten czas, kiedy zbiorę wszystkie anioły i je zaprezentuję światu. Może to los, może to anioły wybrały sobie właśnie to miejsce. Może tak było. Także na początek dwie wystawy, no i dużo anielskiej mocy. Ale wróćmy do filmów, no bo jednak festiwal filmowy. Ile filmów i jakie filmy będziemy mogli obejrzeć na Happy End Festiwalu? Tak, Festiwal Filmów Optymistycznych to jest taka kompilacja najlepszych filmów, które powstały w minionym sezonie. I obok siebie, żeby widzowie byli bardziej zadowoleni z repertuaru, prezentujemy filmy i fabularne, i dokumentalne, i profesjonalne, i studenckie, i niezależne. Więc po takim bloku człowiek ma duże oczy i wychodzi w świat i mówi, tak, życie jest piękne. I w tym roku generalnie przez 4 dni zaprezentujemy 40 filmów, z czego 25 w konkursie. Mhm. I jak to wygląda, jeśli chodzi o filmy fabularne, i jak to wygląda, jeśli chodzi o filmy dokumentalne? I czy to są jakieś, czy one będą przeplatane, jak to ułożyliście? Tak, to się sprawdza. Jeżeli obok siebie leci film dokumentalny i potem film fabularny, jeszcze dodatkowo jest zrobiony przez studentów i przez twórców niezależnych, to mamy bardzo, 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 bardzo ciekawe zróżnicowanie i dzięki temu to jest atrakcyjne. Sprawdzało się przez 15 lat, myślę, że sprawdzi się też teraz. No i patrząc na program, no to dominują filmy dokumentalne. I to jest ciekawe, że za dokumenty chwytają się również młodzi twórcy. Ale dokumenty, one muszą mieć jakieś szczęśliwe zakończenie, tak? One muszą być jednak filmy optymistyczne, czyli muszą być optymistyczne. Muszą mieć bohatera, który robi coś dobrego, któremu się spełniają marzenia, tak jak mojemu szczęściarzowi, a w najgorszym wypadku taki film musi mieć happy end. I jednym z takich filmów dokumentalnych, które będziemy prezentować, to na przykład będzie film Dotknięcie Anioła, film reżyserii Marka Tomasza Pawłowskiego, który już na wielu festiwalach został doceniony i dostał dużo nagród, a inny film, który zaprezentujemy w programie, to film młodego twórcy Rafała Makolondry, który znalazł świetnego bohatera, żołnierza z Afganistanu, który po misji wrócił i w Polsce postanowił pokonać jezioro Hańcza. I mamy zwiastun tego filmu, także mogą Państwo poczuć taką próbkę. Zresztą podczas dzisiejszej rozmowy dużo takich próbek będziemy mieli, czyli takie smaczki, że będzie można nabrać apetytu na festiwal. Także zapraszamy na zapowiedź filmu Droga Weterana, tak? Tak. Droga Weterana. Pokonać bardzo prosimy. Jezioro Hańcze. Sekundy, kiedy facet wciska przycisk i następuje eksplozja i wszyscy ludzie w promieniu 100 metrów idą na tamten świat. Były takie momenty, że zastanawiałem się, czy to są ostatnie sekundy mojego życia. W razie, gdybym ja tutaj, nie daj Boże, zrobił strzałę w górę, czy z jakichkolwiek innych przyczyn musiał wypłynąć, mój organizm po prostu eksploduje. No raczej. Mają jeszcze Państwo taki film, w którym nasi redakcyjni koledzy też brali udział, pomagali trochę. Zdradź nam.
Co tak, to takiego? Co to za film? Jak okazało się, że organizuje Festiwal Filmów Optymistycznych, to od razu wszyscy zaczęli kombinować, a może mój film jest optymistyczny? I tak okazało się, że nasz kolega redakcyjny Tomasz Ciesielski zrealizował w ostatnim czasie z Grzegorzem Braunem film dokumentalny pod tym cudowne 24 godziny. Niesamowita historia o tym, że ludzie postanowili postawić kościół w jedną noc. I postawili? I postawili. I o tym powstał film naszego kolegi. Zapraszamy. Pragnienie ludzi w pewnym momencie się spełniło. Znalazł się ksiądz, który podjął się tego zadania. Tylko garstka ludzi w pewnych mogła być wtajemniczona. Zrobiliśmy zebranie, przysięgali na krzyż, że po prostu nie zdradzą. Murarzy głównych przy tych zapamiętałam przy tej budowie, że wszyscy mieli pończochy na twarzach, żeby ich nie sfilmowali, nie rozpoznali ci dajniacy. Starsze osoby to się modliły, śpiewali pieśni. Byłam jedyną kobietą na rusztowaniu. Do 11 w nocyśmy nie zeszli z rusztowania. Ludzie to sami wymyślili. To jest warte. Mamy teraz piękny, wspaniały kościółek, zabytkowy, słynny na cały świat. Ale na każdym festiwalu oczekuje się również gwiazd. Czy również na 15. Festiwalu Filmów Optymistycznych będą jakieś gwiazdy? Będziemy mogli zobaczyć film z udziałem kogoś znanego, kogo znamy z ekranu? Tak, a to wszystko, bo teraz zakończyliśmy taki dział, można powiedzieć, filmów dokumentalnych, bo oczywiście widzowie czekają na filmy fabularne, które się, można powiedzieć, się utarło, że się lepiej ogląda. I wśród tych filmów konkursowych zobaczymy filmy młodych twórców również, ale takie filmy, które już powstały z budżetem, z pieniędzmi, z aktorami, na przykład filmy, które wspiera Studio Munka. I tutaj zobaczymy między innymi film Baraż w reżyserii Tomasza Gąsowskiego. To jeżeli chodzi o filmy fabularne w konkursie. A że to jest 15. edycja festiwalu, to pomyśleliśmy, że przygotujemy taką małą retrospektywę filmów nagrodzonych z poprzednich lat. Więc zaprezentujemy filmy, które zdobyły Grand Prix w poprzednich latach. Na przykład? Na przykład Dzień Babci Miłosza Sakowskiego. Super historia o włamywaczu, który... Znam akurat ten film, widziałam na festiwalu w Zielonej Górze, także tak. Polecam Państwu bardzo. Inny film, który był... Za mną dymną, tak? Tak, za mną dymną. Inny film, który zobaczymy, to kultową bolączkę sobotniej nocy Dominika Matwiejczyka. Film, który przed 15 lat, można powiedzieć, przecierał szlaki kina niezależnego i był inspiracją dla wielu, wielu twórców. No i zaprezentujemy też najnowszy film Piotra Matwiejczyka, który od też prawie 20 lat kręci nieustannie swoje filmy. Komedia, która została nagrodzona w tamtym roku w kategorii film niezależny. No i komedia pełnometrażowa z udziałem takich gwiazd jak Cezary Pazura, Katarzyna Figura, więc no, u młodych twórców też okazuje się, że takie gwiazdy są w stanie zagrać i my to na naszym festiwalu doceniamy. A jaki tytuł tego filmu? Papierowe gody. I my Państwu pokażemy, jak te papierowe gody będą wyglądały, czego mogą się Państwo spodziewać. Ale damskie, koronkowe majteczki. Ale proszę mnie nie osądzać. Nie osądzam. Ale koronkowe majtasy, kobiece. Ubrałem raz dla pikanterii. Babskie gacie na tłustą, męską dupę. Możemy skończyć ten temat? Proszę bardzo. No. Co było dalej, skoro jak twierdzisz, już się nie przebierałeś?
Jakie jeszcze smaczki podczas 15. Festiwalu Filmów Optymistycznych? A kolejna nowość na naszym festiwalu to jest nagroda dla najlepszego filmu niezależnego minionego sezonu. Tę nagrodę przyznaje dyrektor artystyczny Paweł Sarbinowski, który przez wiele lat organizował SPAM, przegląd filmów niezależnych, ale też ciemne chmury przyszły nad jego przegląd i postanowił przenieść ten przegląd do Dolnej Śląskiej Szkoły Wyższej. Ale że nasz festiwal też się pojawił i że się czyli połączyliście siły, tak? Połączyliśmy siły, tak. I specjalna nagroda, statuetka SPAM-u powędruje do Bartosza Kruchlika, który zrealizował film, który nie do końca jest optymistyczny, ale według Pawła najlepszy, jaki widział w minionym sezonie, jeżeli chodzi o kino niezależne. I to film pod tytułem Adaptacja, który również na wielu festiwalach został już doceniony. To zobaczmy fragment tego filmu. Wierzysz mu? Powinien za to odpowiedzieć. Jak to było naprawdę? Kiedy się zamieniliście? Za wolno? Szybciej. Znani aktorzy, filmy fabularne, filmy dokumentalne, filmy niezależne. Co jeszcze ciekawego? Bo oprócz filmów będzie coś z filmami związane, ale nie będzie to film. Tak, dbamy, żeby oprócz oglądania filmów też spróbować podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Dlatego Paweł Sarbinowski poprowadzi w księgarni Tajne Komplety warsztaty z pisania scenariuszy. Wstęp jest wolny, wystarczy znaleźć nas na Facebooku i się zgłosić albo przez naszą stronę internetową i przez 2 dni będzie można poznać, jak zacząć pracę nad scenariuszem, jak zacząć kombinować, żeby przelać swój pomysł na papier i żeby ktoś chciał to przeczytać, a później zrealizować. Więc... Ale będzie można napisać przez te 2 dni scenariusz? To jest tak, że Paweł będzie się dzielić swoimi doświadczeniami z realizacji różnych scenariuszy i będzie wprowadzać w świat pisania scenariusza. Czyli od pomysłu poprzez drabinkę, później przez jakiś treatment. Czyli tak, warsztat, tak? Tak, warsztat scenariuszowy, bo bardzo dużo książek powstało na temat, jak pisać scenariusz. I teoretycznie ktoś pomyśleć, że kupię książkę, przeczytam, zastosuję się do schematu i będzie świetnie. I tak, napiszę scenariusz. Tak, ale to nie jest takie proste. Gdyby było takie proste, to każdy pisałby scenariuszem. A będziemy mogli się przez 2 dni dowiedzieć, nauczyć całkowicie za darmo, tak? Tak. Ale będzie gość specjalny również podczas tego 15. festiwalu. Proszę powiedzieć, tak co jest za gość? Tradycją naszego festiwalu są złote ryby honorowe, które przyznajemy od wielu lat, właściwie od samego początku dla osób. A może powiedzmy od razu, że generalnie złota ryba jest i symbolem festiwalu, tak, i nagrodą festiwalu, tak? Takie statuetki złote trafiają w ręce twórców i również w ręce laureata nagrody honorowej. Od samego początku naszego festiwalu przyznajemy takie ryby dla osób i instytucji, które wspierają polskie kino niezależne i które mają czas dla młodych twórców. I w tym roku postanowiliśmy docenić Mieczysława Hryniewicza, znanego aktora, który nie dość, że grywa w serialach, udziela się na dyskach teatru, to jeszcze ma czas na to, żeby zagrać w filmach niezależnych. Czyli młodzi twórcy wykorzystują, tak, Mieczysława Hryniewicza do tego, żeby grał u nich i rozumiem, że to jest też jakaś działalność społeczna pewnie jego. No to jest tak, że wiadomo, w świecie filmu gaża dla aktora może być duża i bardzo duża. I w zależności od tego, ile dni zdjęciowych jest, to aktorzy naprawdę w Polsce mogą nieźle zarobić. Młodzi twórcy, którzy się zmagają z takimi kłopotami, że jest skąd wziąć kamerę, światło i jak dojechać na plan. Jest pomysł, ale nie ma pieniędzy, no tak? No właśnie. Muszą łaskawie, no, próbują naciągnąć różnych aktorów, żeby zagrali w ich filmach. I okazuje się, że to, że tak jak widzieliśmy w przypadku Piotra Matwiejczyka, gdybyśmy
prześledzili jego filmografię, no to praktycznie już cała czołówka polskich aktorów już u niego zagrała. W filmach niezależnych, które są robione w garstkę osób w kilka dni. I Mieczysław Hryniewicz wystąpił w filmie Pawła Sorbinowskiego pod tytułem Urok. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia, jak w ogóle do tego doszło, ale to zapraszam na festiwal, bo wtedy będzie okazja, żeby się spotkać z panem Mieczysławem, który będzie osobiście u nas we Wrocławiu. No, wcielił się w rolę księdza w małym miasteczku. No to zobaczmy może zapowiedź tego filmu. Zapraszamy na zapowiedź filmu Urok, w którym wystąpił Mieczysław Hryniewicz. Żeby ksiądz się tak żarliwie modlił, jak czyści to swoje autko, to by w parafii dużo mniej nieszczęścia było. A żeby siostra chociaż w połowie tak błyszczała jak te moje felgi, to ja bym może jakieś słowo sobie do serca wzięła, tak? To... I proszę być na mszy jutro rano, bo kościelny zachorował i nie będzie miał kto tacy zebrać. A dokąd miałabym pójść? Nie wiem, no do teatru może? Do teatru to mnie kiedyś nie chcieli wpuścić. No, a to czego? Bali się, że im siostra pecha przyniesie. Bardzo śmieszne. Dziady chciałam zobaczyć. Dziady? To niech siostra wyciągnie z tego jakieś wnioski. No. Kto nie zaznał goryczy na ziemi, ten nie zazna słodyczy i w niebie. A kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Pyskate babsko. I takie nawet odczytane. Dużo smaczków, dużo ciekawostek, gwiazdy, filmy dokumentalne, filmy niezależne, wystawa malarstwa, wystawa aniołów, które sam przygotowujesz. To powiedz jeszcze na koniec naszym widzom, kiedy to wszystko możemy zobaczyć i gdzie. Wszystko odbywa się w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ulica Strzegomska 55. Projekcje filmowe są w godzinach popołudniowo-wieczornych, wtedy, kiedy wszyscy normalni ludzie mają czas na rozrywkę i na kino. Po pracy. Po pracy, tak jest. No i to, co jest najważniejsze, wstęp wolny. Także kiedy zaczynacie, kiedy koniec? Startujemy 4 października o godzinie 18, a kończymy w sobotę wieczorem. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszamy Państwa od 4 października do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na Festiwal Filmów Optymistycznych Happy End, którego dyrektorem jest Piotr Żukowski, nasz dzisiejszy gość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i zapraszam. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.